Jest, mamy świąteczną atmosferę i mamy nawet pluszaczki nawet. Zaraz, co jest? Houston, mamy problem. Znaczy, what? Co? No ty gnojo, moja kuchnia ci się nie podoba? Siemanko, cześć i czołem, witajcie moi kochani z tej strony Shuriken, czyli najgorszy ojciec na świecie, jakiego moglibyście tylko dostać, oraz najgorsza opiekunka. I dzisiaj wracamy sobie do Baby in Yellow, bo wyszedł... Co wyszło? Wigilijna aktualizacja świąteczna, czyli wracamy na salony, kurde! I szkolimy tego małego gówniaka, co by był grzeczny, żeby dostał ładny prezent. A wy co sobie zażyczyliście na te święta? Dajcie znać w komentarzu. Co takiego chcielibyście dostać? A może się spełni? Aj, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Here we go again! Wigilia. Zimowy śnieg na futrze, czarny jak noc. Przyjaciel jest blisko, tylko poza zasięgiem wzroku. Obserwator w cieniu. Domyślam się, że chodzi o naszego czarnego kotka, bo z tego co wiem, to w przyszłym roku ma wyjść gra oparta o właśnie czarnym księciu. Czyli wiecie, małym naszym futrzastym przyjacielu, ale nie będziemy sobie spoilerować. Let's go, bo będziemy robili rozpierdziel. Ja tu chcę już tego małego gówniaka wsadzić do pieca, kurde. Jaka wigilina. Co, to już? A, myślałem, że będzie leciało. All I want for Christmas is you. No ale dobra, nie będziemy tego cringe'u robili. O, jestem śmieć mały. Co ty oglądasz tam telewizję polską? Co to ma znaczyć? Potem ci się w dupie przewraca i jesteś niegrzeczny. Wyłączę ten telewizor, co to jest? Gotuj z Gesslerową? O co tu chodzi? A, żeby było ciepło w domu, bo węgla nie ma na zimę. To teraz puszczają w telewizji, żeby ludzie sobie z telewizorów mogli takie ognisko włączyć. Bo nie będzie ich stać przez inflację i niedobory węgla w domu. O, czarny humor. O, no tych, co mają zimno w zimę, to pewnie nie śmieszy, ale... No mnie też tak średnio, ale troszeczkę jednak tak jakby... Ja pierdzielę, my tu mamy w ogóle takie... Ja, ej, nie no, mają rozmach. Ja pierdzielę, nie? Te święta to widzę, że tak na bogato tutaj. Mamy łańcuszek czerwony, wysrany i tu mamy takie złote łańcuszki, mamy nawet choinkę. Wow, nie no, sąsiad jak zobaczy, to się postra. Dobra, co mamy zrobić? Jakie mamy zadania? Przygotuj się do świątecznego obiadu, włóż dziecko do krze... Ja już miałem zamiar przeczytać. Włóż dziecko do piekarnika. Po prostu, no... A w sumie... Cześć, smrodzie mały, pamiętasz mnie? Tak, to ja, Shuriken. Wiesz, co się teraz stanie? Wigilia z Shurikenem! Ej, mamy ciasteczka w ogóle, widziałeś to? O, ktoś zrobił ci ciasteczka, jak miło. O, to takie brzydkie w twoim. Wyglądałem jak ty. A ten ciastek to wygląda, o, jak ze Shreka. Nie chciałem go zjeść, kurde, chciałem go podnieść tylko. A zjem sobie wszystkie. Aha, no tak, no przecież, no nawet ciastko, które wygląda jak dziecko, jest nieposłuszne i musi odwalać jakieś gówno, prawda? Masz, robimy ciasto dzisiaj, świąteczne ciasto robimy. Co ci się nie podoba? Jak cię wrzucam do piekarnika, to ci się podoba, ale jak robię z... Cicho bądź, no masz tam chleb, zamknij się, no, chodź. Oj, tam przesadzasz, no. Święta są! Poczuj tą rodzinną atmosferę, kiedy wujek przyjeżdża i cię okłada chlebem. Masz, no i co ci jeszcze mam zrobić? Wyjmij indyka z... Ale na bogato! Indyka mamy? A taki prawdziwy, nie plastikowy? Że będziemy go... Ja pierdzie, bo ja już ci chciałem kanapki robić, nie? O, z marchewką. To jest marchewka? Z marchewką i ziemniokiem i to jeszcze surowym. Święta z Shurikenem. Nie polecam ogólnie. Gimi. Mam go pewnie do piekarnika. No tam przesadzacie. Ja bym go na surowo zeżarł. Ale niech będzie. Na bogato. Weź talerz. Ziu! Na szczęście ja nie będę tego... Znaczy, no w sumie... Co się drzesz? Co drzesz, japę? Po prostu zrobiłem ci puzzle właśnie, żebyś mógł się pobawić. Nie stać nas na prawdziwe zabawki, więc będziesz układał sobie talerz rozbity. Matko jedyna, te dzieci, one są takie niewdzięczne po prostu. Powieś ozdoby na choince. Przecież ona jest ubrana. Jakie mam jeszcze ozdoby tutaj powiesić? No zapnij dupę, no. Co się drzesz, no? Weź się tam, popaw... Popatrz w sufit i pobaw się razem z nim. Dobra, weź, och, okej, dobra. Zawieź dekorację. Wow! No, nie wytrzymam zaraz, nie? No, nie wytrzymam, wsadzę cię zaraz do lodówki albo... Jak cię uspokoić mam? Jak cię mam uspokoić? Jak cię mam uspokoić? Nie pamiętam, jak się uspokoję. No, bo... Masz. Idź, do... już, cieszysz się? No już, lulanko, no! Już ją uspokoiłem go. Ja dostanę demonetyzację, bo się źle zachowuję. Znaczy źle dbam o moje dzieciaka, tak? To... Muszę powiesić te ozdoby całe śmieszne, nie? O, tu takie. Ten, bańka, taka. Mam nadzieję, że plastikowe, bo na szklane nas nie stać, a potem mi tak się wezmą i rozbiją bez... O, no właśnie o tym mówię, nie? Przynieś gwiazdę ze strychu. O kurde, mam iść... No nie! Tylko masz być grzeczny, jasne? To się dalej piecze? Co ty gadasz? Co to jest? Ten piekarnik chyba
na minimum ustawione, albo na 20 stopni. Dobra, masz tu być grzeczny, nie rozwalaj niczego, nie rozwalaj marchewek, nie wkładaj sobie nigdzie ich, bo potem będę musiał je wyciągać. A pamiętasz, jak to się w ostatnim roku skończyło? Musiałem wzywać hydraulika, więc błagam cię, nie rób tego. Idziemy na strych, jak pamiętam, to mój strych jest... właśnie, gdzie jest mój strych? Chyba nie tutaj. Chyba tu. O, właśnie, tak, wejdź na drabinę. Dobra, wchodzimy. Jak pamiętam, to było tak super mega przyjemnie, prawda? O, jest gwiazdka. Ej, jest nawet prezent. Co? Ktoś mi prezent zostawił? A, wkrótce. Jak? A, nie otwierać do Wigilii pewnie. Ale jest Wigilia, no przecież. Już nawet choinkę ubieram. No, come on, no otwórzcie mi to. Co tam dostałem? Co tam dostałem? Co to jest takie płaskie? Co to jest? Co to jest? Kurde, no nie dowiem się. Dobra, jeszcze tu wrócę. Później z miotaczem ognia i dowiem się. No już, już, cicho, cicho. Czemu tu ten strych to zawsze tak głośno musi być na tym strychu? A czy inne pokoje są w ogóle jakoś ładnie ubrane? Mamy tutaj jakieś? Jeszcze nie pora się ubierać. O, będziemy mogli go ubrać za skrzata. Mamy pluszowego dzieciaka. Mamy klocki. A ja mam coś u siebie w pokoju. Co to jest? Ponieść doktor pluszaka. Oh my god. Nie, ty jesteś zły. Ale dobra. Siedź tam. Czy ja u siebie coś w pokoju mam? To jest mój pokój? Nie, bo ja byłem tą opiekunką tylko. Tak, racja. To ja nie mam swojego pokoju. Zapomniałem, że ja w piwnicy tutaj jestem przetrzymywany. Za najniższą krajową muszę robić przy tym dzieciaku. Dlatego o ciebie tak dbam właśnie. Bo mi mało płacą, rozumiesz? Jestem niezadowolony z tego powodu. Dobra. Choinka świąteczna. Ej, wiesz, bo chyba się kurczak nam przypalił, nie? Czy tam indyk. Mamy zgasić ogień. Jakbym, wiesz, jakby to był mój dom, to pewnie bym panikował, ale z racji, że to jest czyjś dom, to spróbuję ugasić ten ogień za pomocą chleba. A przy okazji grzanki zrobimy. No już, gaś się, no. Wygląda jak gaśnica, ale pisze na tym fire, więc może to strzela ogniem. Może to zmiotacz ognia. Nie no, czekajcie, ja sobie muszę tu zrobić najpierw grzanki, tak. O, super, dobra. O, co ty tu robisz? Czy ja ciebie nie zostawiłem na górze? Masz, pobaw się z dzieciakiem. Masz dzieciak, baw się tam. A ja, no dobra, jako dorosły, odpowiedzialny człowiek, ugaszę to. O, gotowy indyk. O, taki z ziemi z dodatkami. Widzicie, ma specjalną taką czekoladową posypkę, nie? To są prawdopodobnie mysie bobki, które tu gonią. Ale my sobie go przyprawimy surowym jajkiem. Weźmiemy jeszcze cebulę, bo to jest, wiecie, tradycyjna wigilia w Polsce. Więc musimy dodać bardzo dużo cebuli, żeby poczuć ten klimat świąteczny. A co to pieczarki są jakieś? A to jakieś amerykańskie takie. Trochę sera, no i więcej cebuli oczywiście. Dobra, gotowe. Aromat cebuli. No nie wytrzymam zaraz, no nie wytrzymam zaraz. Gdzie jest ten śmieć mały? Słuchaj, bobku jeden obsrany. Ja tu się staram, robię tego indyka. Prawie pożar wywołałem z tego przepisu Gesslerowej, który... Co? No ty świnio, jak ty się zachowujesz w ogóle? Jak ty się zachowujesz? Chcesz z... No i zeżar najlepsze części kurczę. A nie, no dobra, pałkę mi zostawić. Ale zeżarłeś większość. Ty jeszcze narobiłeś w gacie? Ty śmieciu małe. Znajdź świąteczny strój na górze. To ja mu zamiast zmienić pieluchę, to będę go przebierał za krasnoludka czy tam elfa. Seems legit. Dobra, będziemy przebrane za elfa. Ej, może zarobimy przynajmniej coś. Ja cię wyślę po sąsiadach, żebyś ty cukierki zbierał, a potem je sprzedamy na Allegro. Ale to jest super plan, ale ja jestem geniuszem. Dobra, masz. Okej, czyli tak, ja zabrałem samą czapkę, a nagle z tyłka wyskoczył ci cały strój. Dobra, to jest czarodziejska czapka. Najwidoczniej. I rozumiem, że pieluchę też ci to przebra... Okej, dobra, nie dyskutuję. Albo A nie, masz dalej żółtą pieluchę, ale pasuje ci do stroju, więc w sumie jest okej. Przygotuj kolejny świąteczny obiad. Wyrzuć truchło indyka do kosza. Jak to truchło? Jak to będziemy przez całe święta jedli? Przecież tu jeszcze tyle mięsa zostało. Skrzydełka nieruszone w ogóle. Wyrzuć do kosza, no. Dobrze, że mamy ten odkurzacz w kuchni. Wyjmij indyka z lodówki. Ile my tych indyków mamy? Aha, no tak, przecież zapomniałem, jaką pojemną bardzo tą lodówkę mamy. Ej, czy ja myślisz, że jestem taki głupi, że ja znowu wejdę do tej lodówki i ty mnie tam zamkniesz? Myślisz, że co, ja tak co roku będę się zamykał w lodówce, a potem będę w niej błądził? No, jeśli tak myślałeś, to masz rację, bo właśnie to mam zamiar zrobić. I co, i zamkną mnie, prawda? No przecież, patrz, o, światło zgasło. O, no i kto by się spodziewał? Indyk też oczywiście znikł. O, śnieżki mamy. Ulepimy dziś bałwana. O, indyczek, dobra. Zmiana planów. O! No ty. Jak bitwa na śnieżki. Poczekaj, bo jakiś śmieć mnie zaatakował. Masz tam! To nie jest kraina lodu. Pomyliły ci się bajki. To jest Baby in Yellow.
Słyszysz? Dobra, porobiłem go. A ten co tu robi cały czas? Ty pieprzaj, bajki ci się też pomyliły. Idź grać w tej gry od SCP czy coś. Dobra, idziemy w lewo, prawo, ewo. O, drzwi znalazłem. Nice, jesteś... O nie, to jest to! Błagam. A, tu jest mój pokój. Okej, okay, bo już myślałem, już się bałem, że znowu... No ty, przestań mnie prześladować po prostu! Idź, spieprzaj stąd! Normalnie jak te reklamy na święta. Wszędzie wyskakują. Otwierasz lodówkę, tu... Coca-Cola Light, bla bla bla. I święty Mikołaj zapier... Dobra, wsadzimy go do piekarnika. Wsadzimy go i znowu go upieczemy. Jakbyś był głodny, to mogę ci zrobić kanapkę z serem i cebulą. Sprawdź co u dziecka. No, kto by się spodziewał, że ten mały gówniarz zniknie. Znajdź korbkę od zabawki na piętrze. Brakuje korbki. Why? O, już znalazłem tą korbkę. Co ona robi na łóżku? Ona wygląda tak podejrzanie. Czy to jest na pewno korbka? Znowu ten! No on mnie prześladuje, po prostu jest wszędzie. Odejdź ode mnie, błagam cię, zostaw mnie. Bo to się zaczyna robić creepy. Włóż korbkę, obróć korbkę. I coś wyskoczy. Jeśli myślę... Okej, dobra. Nie wiem, dlaczego wsadziłeś sobie tę sprężynę w dupę. Ale to jest raczej zły pomysł. Czy ty się inspirujesz tym człowiekiem, który nagrywał i siadał na słoik? Jeśli tak, to przestań, bo ten nie tędy droga, jak chcesz zostać youtuberem. Dobra, słuchaj, siadaj tu, albo cię przywiążę, nie? Kaftanem bezpieczeństwa. A to sobie możesz, wiesz, schować na później, jak chcesz się bawić takimi rzeczami. O, dobra, wyjmij indyka z piekarnika. O, tym razem... Już chciałem pochwalić, że tym razem dałem radę go upiec, że tyle chemii dają do tych indyków. Tyle chemii wrzucają po prostu, że on eksploduje! Połóż indyka na stole. Dobrze. No hehehe. Ale tym razem, proszę, podziel się ze mną, okej? Okay? Pamiętaj, że ja, jako twoja opiekunka czy opiekun, też muszę jeść. Nie żruj tego, nie żruj tego. Jest, mamy świąteczną atmosferę i mamy nawet pluszaczki nawet. O, zaraz, co jest? O, o. Houston mamy pro... Znaczy... What? Co? No ty gnojo, moja kuchnia ci się nie podoba? Moja ja drugiego indyka wsadziłem. Drugiego indyka wsadziłem do tej pieprzonej do tego piekarnika, który jest zepsuty, bo go na promocji kupiliśmy w ostatni Black Friday. No i widzisz, jak ja sprzedałem dziadostwo. I wszystko, no i ziemniaczki też rozwalił. No nie, dobra. Indyka ci jeszcze daruję, ale zimnioki ci, zimniaków ci nie daruję. Rozpieprzę cię normalnie, chycę zaraz to krzesło i cię rozdupię, nie? Walić to, że pójdę siedzieć. Ale cię rozwalę normalnie. Otwórz prezent? Myślisz, że mnie co, przekupisz mnie prezentem? Myślisz, że jakimś samochodzikiem, który sobie sam jeździ, mnie przekupisz? Okej, okay, masz rację. Przekupiłeś. Był samochodzik. O, jest samolocik teraz. I on robi bziu. I on sobie lata. Oj. O, ej, on sam sobie lata. Fajnie. Ty, no fajne te zabawki. On sobie tam pojechał gdzieś chyba? O, ten już zdech. A ten sobie jeździ. Wow, fajne. O. Chyba bateria mu wysiadła. Co tu mamy? Piłeczkę, która sobie skacze? Kangurek! Kangurek! I ostatni prezent, jaki mamy? No i w końcu! Oh my god! Bawimy się w Counter-Strike'a. Myk, 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 i teraz na schody, i teraz ze schodów, tak, 360, no scope'a ci robię, pyk, 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 wychylamy się, strzelamy. No, widzisz, 10 punktów, kurde, lamusie, rozwaliłem cię, wypieprzaj, by. No dobra, trochę mnie poniosło. Zabierz dziecko do łóżka. No tam do łóżka, ja cię bym chciał utopić w tym kiblu. Znaczy co? Family Friendly Content. Ja tu zostawiłem ostatnio, o właśnie, doktor Strange'a. Masz doktorka. A, już nawet zrobiłem questa kolejnego. Wyjdź i zamknij drzwi. A to nie mam mu poczytać jakiejś dobranocki? Albo czegoś? Najczęściej się czyta jakiś tam bullshit, nie? Tym dzieciakom wciska się im kit, że jest fajnie i w ogóle. Masz klocka, pobaw się. Wsadź se go, wiesz gdzie. Oglądaj telewizję na kanapie. Ale w telewizji puszczają tylko ogień. Kominek puszczają. Mam oglądać kominek? Ale bullshit. No dobra, no. Skoro opłacę ten abonament radiowo-telewizyjny, no to będę z niego korzystał. Nie dziwię się, że zasnąłem. O, z telewizora wyskoczył mi kotek. Wcale nie podejrzany. Kitku, wracaj tu. Kitku, zostań moim przyjacielem! Kitku! Kitku?
Kitku, ciekawe gdzie się podział, podążaj za czarnym kotem. Ej Kitku, chodź pobawimy się, zostały mi resztki z kurczaka, nakarmię cię nim. A jesteś tu, a bo ty łapki zostawiasz. O ty sierściuchu, farbą masz wysmarowane łapy i mi teraz... Mój dywan świąteczny wiaźle kosztował 30 zł kosztował i wysrał mi go... Dobra Kitku, chodź pobawimy się, mam fajną zabawkę. Kitku, wracaj tu, chcę się z tobą pobawić. Kitku! Dobra, nie robi to na tobie wrażenia. Dobra, mniejsza z tym. Chodź, pogłaszczę cię. Pobawimy się, zostaniesz moim przyjacielem? Albo Kitku mi otworzy prezent? Kitku mi otworzył prezent! Kraina czarów! Będziemy mogli wejść do Narni. Tylko oni wchodzili do szafy, a ja wejdę przez obraz. Ej, oddawaj moje prezenty, to były dla całej rodziny prezenty. O nie, o nie. Zostałem wessany do krainy czarów? Do Narni? Wesołych świąt! Dowiedz się, dokąd zaprowadzić czarny kot w marcu 2023. Tak jak podejrzewałem, czarny kotek wróci w marcu 2023 i wtedy też prawdopodobnie nagram materiał kolejny z tej gry. Także jeżeli wam się odcinek podobał oczywiście, no to wiecie co macie zrobić. Subik z dzwoneczkiem oraz łapka w górę. A ja się z wami żegnam i życzę wam oczywiście wesołych świąt i oby indyk nie był spalony ani z ziemi. I żebyście nie musieli oglądać ogniska u siebie w telewizji. To wszystko, trzymajcie się ciepło, na razie, cześć!